Kurczę, turbinka mi siadła, no. No, nie krę no, no kręci się, no ale nie dmucha. Nie dmucha tak, jak powinno. No dobra, ludziska, lecimy do tranzyta, pokażę wam, co się odpierdzieliło. Ojeju. Już momencik, bo też mnie troszeczkę to rozwala, to otwieranie, kurde, maski w tych Fordach. Muszę dwie ręce, momencik. Ja tu muszę chyba przyjanuszować trochę i zrobić, kurde, to otwieranie na linkę, bo to jest dla prawdziwego Janusza normalnie niewybaczalne. Pokażę wam, co się tu odpierdziło. Zarąbisty silnik, nie? Cały zlatany przez szczury. Kurde, od sąsiada mi się tutaj wpierdzielają. U mnie też tam się niedaleko psa, kurde, zadomowiły. Trzeba będzie niestety zutylizować troszeczkę tych szkodników. No, cały brudny. Śmierdzi też tymi szczurami. Kurcze mele, normalnie jak ja tego nienawidzę. Dobra. No cóż, za turbinkę się dzisiaj zajmiemy. Zajmiemy, mam nadzieję, że będzie coś z tego. O, pokażę wam, włączę sobie podgląd. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Co się tu odpierdzieliło? To się kurna odpierdzieliło. Urwał mi się cycek przy turbinie. Po prostu ten wąż jest podłączony do turbiny, a nie jest puszczony przez jakiś tam zaworek, elektrozaworek albo przez coś takiego. No i ten cycek mi się upierdzielił tutaj. O la Boga, przymojcie mnie. A wiecie, co najlepsze w tym wszystkim jest to? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że miałem pęknięty wąż od intercoolera, ogólnie tutaj wąż od turba. Miałem pęknięty, naprawiłem to. Jedno przygazowanie i urwało mi się tu. Kurde mele, normalnie tak przeładowało tego tranzyta, że się to urwało. No i niestety jest kolejny problem, który trzeba rozwiązać. Jestem tylko ciekawy, czy mi się uda w ogóle tutaj rękę wsadzić. Najlepiej, najłatwiej by było po szybie ściągnąć, ale za dużo roboty. Za dużo roboty jest przy tym. No i niestety prawdopodobnie wywalę sobie to. Wywalę sobie tę rurkę. To nie, to raczej zostanie. Wywalę sobie tylko tą rurę tutaj. Wywalę sobie tamtą rurę od intercoolera na bok całkowicie. Przy okazji zobaczę sobie czujnik położenia wału. Wywalę sobie to, żeby nie uszkodzić. Bo jak to uszkodzę, to też będzie problem. To jest od waku pompy. Podciśnienie do serwa. Ale wam walę tutaj takimi ładnymi słówkami. Pewnie dużo osób nie rozumie, o co chodzi. Próbujemy zreanimować tego tranzita. Kurczę, turbinka mi siadła. No, no nie krę no, no kręci się, no ale nie dmucha. Nie dmucha tak, jak powinno. Bo dmucha mi przez dziurkę tutaj, co się zrobiło. Kurczę mele, no. Nie mogę przeboleć tego. Dobra, działamy, póki światełko jeszcze jakieś, kurde, świeci. Dobra, chwila przerwy. Ja idę po klucze i wyciągamy turbinkę. Może mi ziomeczek zaraz podwiezie turbo. Mówił, że ma. Podwiezie mi turbinkę i będziemy tamtą montować. Albo zregenerujemy tą, bo nie wiem, czy tutaj się da jakoś, kurde, to jeszcze naprawić. Prawdopodobnie będzie lipa. No ale zobaczymy, ewentualnie będziemy turbo rozbierać i gwintować, naprawiać. No dobra, działamy. Kurde mele, normalnie. Statyw, będę musiał w jakiś statyw zainwestować, bo normalnie w kasku robię. Jak ktoś patrzy, to z boku. Z boku, jak to ktoś ogląda, no to sobie myśli, kurde, ten gość jest powalony, w kasku, kurde, robi. W kasku robi, boi się, że dostanie strzała albo coś. O la Boga. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Tutaj opaski próbuję odkręcić. Opaski. Dobrze, że mam na kasku, na daszku kamerkę. To przynajmniej widzę w obiektywie. W obiektywie widzę ogólnie w ekraniku, czy kręcę dobrą śrubeczkę.
Ktoś już nieraz mi mówił, że się na mechanice nie znam. No nie znam się. Nie znam się, za żaden ze mnie mechanik. Prawdziwy mechanik uczy się całe życie. Ktoś mówi, że się zna na mechanice, to się gówna zna. Gówno się zna. Nie jestem takim znawcą. Po prostu wiem rzeczy podstawowe. No i dobrze. Już mamy rureczkę wywaloną, jedną. To wylatuje na bok. O, coś tu mokro się zrobiło. No i dobra, odkręcamy następną śrubeczkę. Wezmę sobie kamerkę do rączki. Kręcimy teraz tą opaskę tu. O, cyk, fuch. Elegant. Kręcimy, aż odkręcimy. Musi być luźna. No i jest. Pasuje teraz od turba, to znaczy od interkulera. Weźmiemy sobie leżadło, mam takie zarąbiste leżadło tutaj. Kurczę, ale tu ciemno, ciemno tu jest. Dobra. Teraz musimy odkrętać tą opaskę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najprościej by było, ktoś by mi powiedział, żeby oddać do mechanika. Niech mechanik się martwi z tym i niech robi. Nie. Ja jestem pan MRF. Pan MRF nie wywala pieniędzy na marne. Na darmo. Wolę się nauczyć i wolę sam spróbować. Może akurat uda mi się i ogarnę. Albo zepsuję bardziej. Kurde. I rurka zwalona. No i dobra, wstajemy. Bo jeszcze usnę. Kurde, już cały uwalony z oleju. No niestety to diesel. W dieslach tak bywa, że olej strasznie bruci. Dobra. Czyli tak, jak tam my odkręcili, teraz będę musiał się uwalić olejem. Rękę wsadzić, kurde. Ej, nienawidzę takie roboty. Co jest? Co? Kurde. Za mało popuściłem opaskę. Jak za dużo bym popuścił, mogłoby śmierdzieć. O, nie ta strona. Tak to bym mógł kręcić wieczność. Trochę w to, trochę w to. Popuszczamy opaskę. Jest luźno. Kurde, jak tam teraz tak? Tak dyskretnie tak. O, tak. O, jest! Jest! Dobra, teraz tą rurę pasowało wyciągnąć na zewnątrz. Na zewnątrz. Żeby tu nie przeszkadzało. Nic nie zepsuć tu. O, ola Boga! Nic nie zepsuć tutaj. Kurde, Meleno. Nie za ciekawie to wygląda. Pasuj, żeby do tej rury też nic nie naleciało, bo potem to wszystko mi tu silnik wciągnie do środka. Dobra. Puch. Rura na leżadło. Ręka się już zaczyna czarna robić, więc nie jej źle. Dobre oznaki. Opaska. Cyk. Niby tą rurę wyczyściłem, a już się uwaliła cała. Skrzynia cała zlana z oleju, będzie też do wymiany. Jak będziecie chcieli, to może kiedyś na odcinku jakimś się za nią zabiorę. Za skrzyni, wymiana skrzyni biegów przy tranzycie. Dobra. Z tego co tu już widzę, to nie jest źle. A dlatego, że nie muszę całego tutaj ściągać kolektora wydechowego. Bo mi się wydaje, że rozepnę sobie to tu i wyciągnę turbinę z tego. Tylko na logikę, jakby człowiek pomyślał, turbina musi być jakoś smarowana. Czyli tak, tutaj będzie zasilający przewód, bo na pewno, bo jest stalowy. Więc stalowy i cienki i ten, więc na pewno będzie zasilający, więc będzie ten olej do turbiny dolatywał.
smarował i na pewno którędyś ten olej musi odpływać. Pewnie będzie od spodu jeszcze coś. Uwaga, wymacamy, macamy, macamy i wymacamy. Jest. Są dwie śrubeczki tam od spodu. Jedna od góry, dwie od dołu. Dobra. Czyli tak. Czyli już wiemy, że musimy trzy śrubeczki odkręcić od smarowania turbiny. Potem dwie tutaj na tej opasce. Tak, dwie, dobrze mówię? Tak, dwie. Tą blachę muszę odkrzywić, niestety. Dwie od smarowania turbiny, tu jest jedna od góry. I tam będzie głębiej druga. Bo tam gdzieś tam, o tam, nie wiem czy widzicie. I ten, tego, to dziadostwo jeszcze odpiąć. Od gruszki. To jakoś trzeba będzie też odpiąć od tej gruszki. Ale to też z tym się na razie nie martwię. I teoretycznie turbo będzie na zewnątrz. Dobra, więc tego wam nie pokażę. Odkręcania tej śrubki i tamtych na dole, ponieważ pasuje mi dwie ręce do tego, żeby te śrubki potem łapać i mi nie spadły na dół. Bo będzie szukanie. Więc widzimy się po krótkiej przerwie, jak uda mi się z tym uporać. Może w międzyczasie kolega drugą turbinkę przywiezie. No i dobra. Dodatkowo już udało mi się nawet tą opaskę ściągnąć. O, cyk. Tutaj na łączeniu opaska. Przewód jest odpięty. Cyk. Tutaj zaślepiłem, żeby mi żaden syf do turpa nie wpadł, jakby co. Od spodu już nie dam rady zaślepić, bo to tak kurde sztywno tam siedzi. No. No nie dam rady za bardzo nic zrobić. Mam nadzieję, jestem tylko pełen nadzieję, że tam nic nie wpadnie do środka, jak będę to rozbijał. Trzeba będzie tu jakoś tam puknąć albo coś, delikatnie. Pukniemy tu delikatnie w tą część tutaj, żeby zaczęło się to rozchodzić. I mam nadzieję, że się rozejdzie. I wyciągnę tą turbinkę. Zobaczymy, jak to tam wygląda wszystko. Więc za chwileczkę się widzimy ponownie, jak się uda mi to rozpuknąć na boki. Rozpuknąć na boki. Braciak oczywiście kombinuje z MZ-ką, a ja kombinuję z Transitem. Kurde, takie ładne to turbo. Tutaj wiatrak, wszystko w idealnym stanie. Tutaj wentylator, ogólnie drugi wiatrak w środku. Kurde, luzy jeszcze w granicach tolerancji, minimalne, dosłownie minimalne luzy są. Kurde, normalnie szkoda. Szkoda turbinki, no. Szkoda turbinki. Bo tu będziecie widzieć dokładnie co się stało, odpierdzieliło się. Chyba było pęknięte, bo tu miałem całe zżygane z oleju w tym miejscu. Chyba tu mi pękło i sykało mi tu olejem we wszystkie strony. No i to dziadostwo mi się urwało. Kurde, a to było tak tu podłączone. O, w ten sposób. I się urwało skurwielstwo zarąbane, no. Kurde! Dobra, czekamy na nową turbinę. Może przyjedzie dzisiaj, zobaczymy. Więc widzimy się po przerwie, jak turbo mi dojedzie. Jak w ogóle dojedzie. Nie wiem. Powiem wam, że teraz mam niesamowitą zagadkę. Przyjechała do mnie turbinka, ale jak patrzyłem, jest inny numer turbiny. Tu jest numer na dole. No i ten ma inny numer, a ta ma inny numer. A niby łopatki i wszystko. Wszystko jest to samo. No właśnie, to mnie bardzo dziwi. Według mnie jedynie ta turbina od tej się różni tym, że ta jest czyściejsza, a ta jest brudniejsza i bardziej zardzewiała, ta moja. Ale luzy też nie ma tragicznych. Kurde, no nie wiem. Co najmniej dziwne, sztangi ma takie same długie. Tak samo jest tutaj podpinana. Cykfug jak ta moja. Średnica wlotowa jest ta sama. Mam tutaj sumiareczkę, wszystko fajnie mierzę. Wlotowa, wylotowa jest ta sama, na tą samą średnicę rury. Sztanga też ma taką samą grubość. Znaczy ta gruszka tutaj ma taką samą grubość tu. Wysokość taka sama. No pomierzyłem, no jest dosłownie to samo. Chyba że w środku jest jakoś kurde... nie wiem, albo w środku jakoś jest tam miękciejsza guma albo coś, że
na przykład szybciej wstaje ta turbina albo coś, no ale od tego samego silnika, 1.2.0 TDDI, tylko że to było chyba z osobówki, jeśli nie mylę, coś mi tam pierdzielił, że chyba z osobówki to jest, mówił, że niby to samo. Tak samo tutaj jest taki ustalający, taki bolec w tym miejscu. W tym miejscu jest taki bolec ustalający, żeby nie założyć to, przekręcić sobie jak się chce, tylko żeby to było w jednym miejscu. I tak samo jest idealnie w tym samym miejscu jak tu. Tu jest jeszcze ta opaska, tą opaskę trzeba ściągnąć. Brakuje tylko tutaj podkładki, ale tą podkładkę spróbuję. O! Spróbuję. Ściągłem już. No. I tą podkładkę się założy tu troszeczkę silikonu. Nie, silikonu nie będę dawał, bo tu pociągnie do silnika, szkoda. Szkoda transita. Będzie bez silikonu. Ale dobrze się to wyczyści, żeby to siadło. No i mi się wydaje, że będzie śmigać, nie? Ewentualnie jak skręcę, to będę musiał po pierwszej jeździe sprawdzić, czy nie ma wycieków jakichś. No, czy nie cieknie mi tu gdzieś, bo szkoda oleju. No, tu i tak nie ma takich ciśnień za bardzo, bo tutaj olej tędy spływa. No. No i tyle. Mam nadzieję, że będzie działać. No, jest inny numer turbiny. No ale założymy do transita, zobaczymy. Założymy, zobaczymy, czy będzie śmigać. A jak nie będzie śmigać, no to... No co? Rozsadzi mi transita. Dobra, ja tu montuję. Nie będę was męczył tym montażem, bo to jest bardzo delikatna sprawa. Muszę tu wszystko ładnie wyczyścić, żeby mi to siadło. Na szmarze miedzianym to się wciśnie. I tyle. I tyle. Delikatnie to muszę tak wszystko powkładać, żeby ogólnie nie zrąbać sprawy. I jeszcze mam fotel do założenia do transita, bo mój jest taki potargany. No, pokażę wam. Widzicie, tutaj jest ktoś szył już, potargany jest. Podłokietnik też jakiś taki kombinowany. Ktoś tutaj materiał dał na podłokietnik, bo oryginalnie nie ma. Ale taki kombinowany troszeczkę, ten podłokietnik, szyty fotel. No, a tu mam taki zajebisty, oryginalny, podbije cenę samochodu. Z grzaniem dupy fotel. No, to może sobie podepnę. Przyjadłujemy i sobie w zimie podepnę, żeby mi grzało dupę. No, dobra. Nie przedłużam, bo jutro jest akcja. Jedziemy kładem na tamę Bobrów. Ja będziecie chcieli, to nagram coś. Będziemy rozwalać tamę Bobrom, bo normalnie nam pole będzie zalewać wnet. Tak jak będziecie chcieli, to podlecimy kładem i będziemy rozwalać tamę. Dobra, ja lecę tutaj z tematem, bo zaraz będzie ciemno. Sorki, że nie nagrywałem, ale słoneczko już zachodzi, jak widzicie. Ręce całe, kurde, jeszcze nie aż tak tragicznie, to dopiero początek brudu na rękach. Zwykle mam brudniejsze, ale te węże sobie troszeczkę tak przeczyściłem wcześniej, zanim jak robiłem pęknięty wąż, to już one były troszeczkę umyte, nie są tak zżygane. Ten silnik to będzie do wyciągnięcia kiedy i do umycia cały, bo nie wiadomo, czy jakieś wycieki są, czy nie, jak to wszystko tak uwalone jest. Dobra, turbinka założona, wszystko fajnie pozakręcane, śrubki posprawdzane. Mi się wydaje, przynajmniej będziemy widzieć po pierwszym odpaleniu, czy to kurde puszcza tu olej gdzieś, czy nie puszcza. Teoretycznie podkładki miedziane i wszystko powinno być nowe, ale nie mam takich rozmiarów i trzeba było przyjanuszować. No, wężyki i wszystko jest. Mam nadzieję, że mi tego transita nie rozsadzi. No cóż no, kluczyk na bok, szmata na bok. Pierwsze będzie odpalenie. Otwieramy drzwi. Wsiadamy. Paliwka już też nie za dużo. Z tym paliwem cały czas problemy. Dobra, jest luz. Jest luz. Grzejemy świece. Aż mi się ręce częstą, kurde. Ręce mi się częstą. Poczekamy chwilę. Nie wiem, czy czasem nie jakiś wtrysk mi tu leje.
jak na razie, no pracuje wszystko. Poczekamy momencik, niech się to pochodzi, bo jak będą wycieki jakiegoś oleju, w szczególności gdzieś tutaj, od góry, to może mi się tutaj coś zapalić czasem, więc... A tego bym nie chciał, żeby mi się tranzyt spalił. Dobra, niech pochodzi, co chwilę rozgrzeje się i będziemy patrzeć. Więc widzimy się znowu za chwileczkę, bo bateria pada. Dlatego takie przerwy.